Jakub Kulik dla Fansportu. Jesteśmy z Andrzejem po raz kolejny. Po raz kolejny, dzień dobry, witam. Słuchaj, teraz troszeczkę luźniejsza forma. Będę chciał Cię przepytać z tego, co na bieżąco wiesz o boksie i co sądzisz o pewnych sprawach, bo to na pewno kibice będą chcieli usłyszeć. Przede wszystkim też ostatnio pojawiło się w mediach informacja, w zasadzie sam powiedział takie informacje, Zimnoch o swoim powrocie. Czy słyszałeś taką informację? Czy słyszałem, niedawno przeczytałem w internecie, gdzieś mi wskoczyła informacja, że wraca na ring, chyba wyzwał do walki Różańskiego Łukasza. Łukasz odpowiedział, żeby zajął się parzeniem espresso czy coś takiego, bo no, chyba z tego zrozumiałem, że Krzysztof jest baristą, w tym zawodzie się spełnia. I tylko tyle wiem, więc widzę, że ja zacząłem, a powrot też nurem. Słuchaj, są, powiem tak, są migracje, powroty do boksu, są też odejścia z boksu i pewnie nawiążę tutaj od razu do Artura Szpilki, który zapowiedział swoje przejście do MMA, w zasadzie podpisanie kontraktu z KSW. Jak ty się zapatrujesz na taką drogę dla Artura? Znaczy, na pewno warto już od kilku lat jest z chłopakami z MMA związany, bo trenuję w WCA, gdzie jest pełno naszych fantastycznych zawodników z dziedziny MMA, z tych mieszanych sztuk walk. No i tam Artur od wielu lat jest, z nimi się kumpluje, wyjeżdża na zgrupowania z nimi, więc no pewnie od dłuższego czasu gdzieś już na to się i napatrzył, czy nie wiem, czy już spróbował te takie no, fikołki wturlania się, czy no, jest zupełnie walka inna. No, no jak się w tym dobrze czuje, no to czemu nie? No, już spotkania z KSW, no to te pamiętam jak no, z Arturem tam lata temu siedzieliśmy, no to już gdzieś tam jakieś no, rozmowy były, że może Artur będzie walczył w KSW, ale jeszcze występował w walkach bokserskich i teraz już dowiadujemy się oficjalnie, że podpisał w kontrakt w KSW. Oczywiście no, życzę mu wszystkiego najlepszego. Będzie miał małe nerkawice, a bije celnie, bije szybko. No jak pierdyknie, no, to myślę, że te walki będzie wygrywał. A jaki w parterze jest? No, nie wiem, no na pewno dobry, tak dobry jak zawodnicy, co trenują ileś lat, kilkanaście nie będzie, ale też teraz jest pełno modnych freak fightów, więc czemu nie? No. A ty sam śledzisz te freak fighty, bo tych federacji freak fightowych pojawiło się bardzo dużo i generalnie jest ich więcej niż organizacji sportowych na ten moment. Nie śledzę, widziałem jedną konferencję. Nie pamiętam na jakiego to jest freak fightu, ale coś tam jakiś Soroko. Coś tam na konferencji, coś. Znaczy, takiego szamba w jednym miejscu to ja nigdzie nie widziałem. No, zero zachowania w kultury do przeciwnika. No, jak ktoś jest sportowcem, no to no ja byłem przez wiele lat na konferencjach, no, takiego syfu nie widziałem, żeby każdy po prostu to siedział dla popisu kolejnych lajków. No jedzie, ty kurwo, ty taki, będę cię ruchał, będę cię napierdol. Kurwa, co to jest w ogóle? Dzisiejszy czas, wiem, że to młodzieży, dzieciakom się podoba, co pokazał PPW telewizji, no, przebili niesamowicie normalny sport. No, pewnie dla tych, którzy są tam szefami tych federacji, no to po prostu czapki z głów, bo stworzyli po siebie doskonały biznes, doskonały zarobkowo, ale no, ja tego nie kupuję, mi się to nie podoba, nie stoję za tym, nie sosyw. A miałeś też okazję chyba się spotkać na jednej sali z jednym z podopiecznych trenera, z Owcą, z ekipy WK. To jest akurat taki troszeczkę inny sposób swojej promocji, bo tam jest generalnie szacunek bez takiego obrażania. I to jest chyba przykład takiego freak fightera, który prezentuje postawy sportowe. Tak, oczywiście go spotkałem i widziałem też w tą konferencję, co po prostu miał. No, to jest akurat zawodnik zupełnie inny, nie wywodzący się z walk, z kulturą po prostu, no, co też na tej konferencji pokazał. Ale no mówię, 80-90% tej konferencji to były
wyzwiska, wyśmiewanie siebie, wplucie na siebie. Nie wiem, czy dobrze mówię, ta konferencja Soroka to nie była ta sama? To jest ta sama organizacja, bo ja nawet nie wiem, no nie śledzę, nie. Ale no to całe szczęście, bo tam to kurde, no ma cerkiew w jednym miejscu, tak? Sorry, że tak powiem, no ja tego nie kupuję, ale z owcą byłem na jednej sali, no bardzo no, sympatyczny. Oczywiście walcą życzyłem najlepiej. Bardzo mi się podobało, że no, nie są z tymi innymi zawodnikami, co nakłapali się tyle, a nic w tych walkach nie pokazali, tylko no, padali, wywracali się i żałowali, że w ogóle, czy żałowali, oni nigdy nie żałowali, że w ogóle tam poszli, bo wiadomo, po co poszli, no, zarobki są naprawdę bardzo, bardzo fajne i wielu sportowców by sobie mogło takich z boksu czy innych dziedzin o takich po prostu zarobkach gdzieś tam po prostu pomarzyć, tak? Słuchaj, padło tutaj nazwisko Łukasza Różańskiego. Chciałbym cię też o niego zapytać, bo mniej więcej chyba rok różnił was od waszej walki z Albertem Sosnowskim. Obaj wygraliście. Jak oceniasz te postępy Łukasza? No bo Łukasz przez te 4 czy 5 lat wygrał z Izą Ugonochem, wygrał z Arturem Szpilką. No i teraz gdzieś tam w mediach czy w kuluarach są informacje, że może stanąć przed szansą walki o Mistrzostwo Świata. A na pewno jest to zawodnik bardzo po prostu zacięty, ambitny. Znamy się też, bo lata temu też przyjechał do mnie na sparingi, nawet w boksie amatorskim raz ze sobą się spotkaliśmy. To już wtedy, bo to do przodu silne ciosy, no to taki ma styl. Tutaj znalazł się w bardzo dobrym miejscu. Pokonanie Izu też byłem w szoku, bo poziom Izu sportowy, techniczny i siłowy, no Izu jest, był wtedy naprawdę w kompletnym zawodnikiem, ale jednak głowa nie wytrzymała, pęk. Ja byłem w szoku, bo Łukaszowi nie dawałem tam nawet minimalnie szansy. Widziałem, że jest ambitny, się lubi, ale tylko tyle ma i tylko tyle ma do dzisiaj, ale to wystarczyło, żeby pękł Artur i pękł Izu. Coś tam Izu już pewnie działo się przed, no bo mówię, znam go lata, był w nokaucie, sparował z bardzo dobrymi zawodnikami i kurde, toczył te sparingi boje, ale później zaczął się chyba te jego w podróżowanie gdzieś tam w Australii, trenował w Stanach. Nie wiem, czy gdzieś w podróżach, kłótnia chyba z Andrzejem Wasilewskim. Tam chyba z Dariuszem Michalczewskim przed chwilę był. Chwilę z Dariuszem Michalczewskim, później Darek strasznie gdzieś tam czytałem, w mediach go skrytykował bardzo. Nie za dobrze na jego temat się wypowiedział i nie wiem, czy te wszystkie sytuacje te medialne, czy coś tam po prostu wydarzyło. No, dla mnie Łukasz Nurzański z normalnym Izu, wtedy co ja pamiętam Izu, nie miałby no, w ogóle szansy. A jak oceniasz szansę Łukasza z Rivasem, bo to będzie chyba ta potencjalna szansa na jego tytuł? Znaczy, no tam oczywiście no, życzę mu najlepiej. No, mam nadzieję, że no, zaskoczy, że Rivas nie będzie miał też, będzie miał ten najgorszy dzień jak Izu i Artur, ale no, życzę mu najlepiej. No, niech wyjdzie, na pewno da dobrą po prostu walkę. No, Łukaszowi nie, jednego czego no, nie można powiedzieć, zawsze wychodzi, zawsze bije się do końca, ale no, Rivas no, jest to kompletny zawodnik, no, bardzo silno bijący. I no, wydaje mi się, że tak jak ja z Powiedkinem do takiej no, rundy Łukasz może nie dojść. Rozumiem, jak najbardziej. Kolejny z Polaków, Maciej Sulęcki, też szansa walki o Mistrzostwo Świata. Fajnie, że Polacy mają tę szansę, że będą nas reprezentować na arenie międzynarodowej, tak jak ostatnio Cieślak na przykład. Jak oceniasz szansę Maćka Sulęckiego? Na pewno dużo, dużo bardziej niż Łukasza Różańskiego, no chociaż boksuje z kapitalnym zawodnikiem, bo jak w Artur nawet jak mieszkał w Teksasie, to w jednym gymie z tym zawodnikiem był, to pamiętam, no jak po prostu mówił, bo tak tym zawodnikiem jest genialny, widzi, silny, wysoki, to ale też parę razy Artur mylił się co do walk, to była. A co do Maćka, Maciek jest w kompletnym zawodnikiem, dużo widzi, może też przyjąć
Fajnie, że całe przygotowania przenosi do Chicago, do gymu Andrzeja Fonfary. Znają się kupę lat, znają się bardzo dobrze, więc przygotowanie w miejscu, gdzie zawodnik czuje się dobrze, gdzie może po prostu wyciszyć się, tak? Nie mieć się tego, bo w Polsce na pewno kumple by dzwonili, czy tam jakieś problemy by się pojawiły. Tam jest wyciszony, odizolowany, nie jest sam, tak? Jest z Andrzejem, z Polakami, więc wydaje mi się, że te przygotowania tam są naprawdę bardzo fajne i życzę mu wszystkiego jak najlepiej. Mam nadzieję, że zrobi walkę życia i wygra tę walkę. Deontay Wilder, nazwisko, które no, ma twoją historię razem z tobą. Uciekł mi? Na pewno widziałeś jego wojny z Tysonem Fury. Czy myślisz, że jeśli kiedykolwiek oni zawalczą jeszcze raz, to on ma szansę pokonać Fury'ego? Czy Fury to jest jednak niekwestionowany król tej wagi ciężkiej na świecie? Fury jest niekwestionowany. Jest po prostu niesamowity, genialny, tak jak się rozwinął. Mentalnie jaki silny jest. Niesamowity jest, naprawdę można na niego patrzeć. Po tych porażkach takich psychicznych szczególnie. Tak, no, miał takie loty psychiczne, tak jak no, mówił doły, sama jego ta powrót na salę, to przecież no, wyglądał, szerzej wyglądał, no, a wysoki jest, on ma ponad 2 metry, tak. Był taki no, szeroki, że niesamowite, że on tak się wydał wszystko, tak się skontrolował i dodajemy, że po takim ciężkiej depresji, to miał, tak jak to nazywa, powrocie na salę, on z takimi dużymi nazwiskami się mierzył i te walki po prostu wygrywał, tak? Też w tej walce, jak mówisz, z Wilderem po tych bombach, no prawie go no, zabił, no on leży na plecach, patrzy na podsofitkę, wstaje i no, jeszcze kurde wali, tak? No, kozak, dla mnie jest niesamowity kozak, niesamowity zawodnik, fajnie się na niego patrzy, fajnie się go słucha. Tak jak mówię, no, on jest niekwestionowany i później zaczyna się waga ciężka. No ja byłem pod wrażeniem tego, jak on walcząc z Wilderem, który Wilder jest zawodnikiem, który kontruje, tak, a on jednak w tej walce, gdzie tam no skończył Wildera przed czasem, to jednak tą taktyką poszedł mocno do przodu i zepchnął go na linę i wygrał, także naprawdę potwierdzam twoje słowa, bo dla mnie to też niekwestionowany król wagi ciężkiej. Słuchaj, dwa ostatnie pytanka. Pierwsze pytanko to Andrzej Wasilewski. Widziałem jego wywiad i w dobrych słowach wypowiedział się o tobie, o twoim powrocie. Czy kontaktował się z tobą, czy macie jakieś relacje, czy na razie jeszcze nie udało wam się nigdzie spotkać? Nie udało nam się nigdzie spotkać. Czy kontaktował się ze mną przez dyrektora Knockout, przez Jacka. Tam z prośbą o po prostu numer telefonu, ale nie posiadałem wtedy telefonu i tego numeru nie mogłem panu Andrzejowi dać, więc nie mieliśmy z sobą żadnego kontaktu. Marcin Najman, też nazwisko, które jest ci na pewno ringowo blisko, bo walczyliście. On właśnie dosyć mocno teraz kontynuuje swoją przygodę we freakfightach, organizując te freakfighty. Jak ty się zapatrujesz na te działania Marcina? Czy już to kiedyś po prostu mówiłem, Marcin Najman zbudował wszystko na tym, że wszystkich zawodników, z kim walczył, pewno wyzywał w internecie, zaczepiał, używał, to są takie no, bardzo niefajne rzeczy, no, że no, wyzywał wszystkich naprawdę w sposób, gdzie myślę, że jest to facet inteligentny, przez co tak robi, bo chodzi pewnie tylko o kasę zarobki, ale no, znaczy, no Marcin Neyman takie najgorsze szambo polskiego sportu, a później są freak fighty, to co mówiłem. No. To tak krótko na temat. Nie? Słuchaj, to tym pozytywnym akcentem pewnie skończymy. Jakieś ostatnie słowa do kibiców? Macie jakieś pytania? Pozdrawiam serdecznie. Cieszę się, że wracam do boksu, cieszę się, że możemy się spotykać, rozmawiać i mam nadzieję, że jeszcze zobaczycie mnie w dobrych walkach i że zdobędę kwalifikacje olimpijskie i będę mógł reprezentować Polski na najważniejszym turnieju bokserskim w Paryżu, czyli na Olimpiadzie. Pozdrawiam. Słuchajcie, Andrzej Wawrzyk, Jakub Kulik dla Fansportu. Dzięki bardzo, trzymajcie się i do następnego. Siema.